Witam Państwa, dobry wieczór. To jest program AS Wywiadu, Patryk Mirosławski. Jesteśmy w restauracji Champions, hotel Marriott. Pan trener Jacek Moch jest moim Państwa gościem. Kłaniam się Państwu i składam oczywiście życzenia dla Pana i dla wszystkich. Zdrowych, wesołych świąt, pogodnych. No i nowego roku, który może będzie bardziej, mniej biurokratycznie, o tak bym powiedział. Właśnie rozmawialiśmy ostatnio długo przez telefon i teraz przed rozpoczęciem wywiadu. Demokracja się Panu nie podoba, Panie trenerze? W takiej formie, w jakiej ona jest w praktyce, tak. Nie podoba mi się. A jaki system się Panu podobałby w takim razie? Proszę Pana, no ja chyba jestem... Bo chyba nie Putin. Nie. Ja bym chciał powiedzieć, demokracja w takiej formie, w jakiej ona istnieje w tej chwili i ewoluuje. To mi się bardzo nie podoba, bo to jest dyktatura urzędnika. A ja nie chciałbym być nikogo niewolnikiem. Mhm. A urzędnik, jak państwo powstało polskie, te dwudziestolecie międzywojenne, po 123 latach niewoli, to rzeczywiście byli urzędnicy i oni mieli misję, to apostołowali. Oni mieli misję i rzeczywiście oni służyli narodowi. Mhm. W każdej, oczywiście byli odpowiednio postawieni na odpowiedni poziom, to znaczy mieli odpowiednią szacunek, ale również i zabezpieczenie, czyli im się nie opłaciło coś paskudnego robić, ale służyli tym ludziom, którzy dostarczali do budżetu pieniążki, do budżetu tego narodowego, do tej kasy narodowej pieniądze i im służyli. A dzisiaj polityk jest zdziwiony, że mimo, że jeździł służbowym autem, a pobrał pieniądze na paliwo, na auto prywatne, on jest zdziwiony, że ludzie się burzą. Absolutnie chcę powiedzieć, że może zostawmy to im, niech oni brną, niech oni robią co chcą. Znaczy nie co chcą, ale tu... Boję się, to pańskie pieniądze ciężko zarobione. Tak, ale chcę powiedzieć, że i pan i ja mamy za małą siłę sprawczą, żeby cokolwiek w takim układzie zmienić. Mhm. W związku z tym, ja wiem, nie chciałbym tu nikogo namawiać na zmianę tego wszystkiego i tak dalej, ale w każdym razie porozmawiamy o czymś, co może demokracja takiego jeszcze wpływu na to nie ma. Czyli o sporcie, a przede wszystkim o piłce nożnej. Oczywiście, bo po to się spotkaliśmy. Właśnie. Spotykamy się co rok, zazwyczaj na przełomie grudnia i stycznia. To też jest czas, kiedy pan ma urodziny, prawda? Tak blisko, za parę dni. Pan mi przypomina te urodziny i one coraz jak gdyby... Ten numer jest dwucyfrowy, wysoki. Wysoki, ale jeszcze daleko do trzycyfrowki, także... No ładnie to pan powiedział. Ja bym sobie tego życzył i wszystkim moim rówieśnikom i wszystkim ludziom na tym, ale jedna rzecz jest ważna, żeby również dożyli przyjaciele i najbliżsi, żeby dożyli tego samego wieku, żeby człowiek nie został osamotniony i tak jak w Hindu widziałem taki film, jak takich właśnie umierających już ludzi, starszych, no jest takie miejsce, gdzie ich tam na jakąś leżankę kładą, czy na łoże i ktoś im tam śpiewa. Oczywiście mówię pewnie jakieś psalmy z ich wiary, żeby ten przejście z tego stanu fizycznego do duchowego, żeby im jakoś, że tak powiem... Umilić, zmniejszyć strach i tak dalej, ale i myślę, że w takim układzie chętnie, a jeszcze żyję po to, żeby tych wrogów, których mam, żeby ich przypilnować. I jak oni odejdą, to ja też odejdę. Czy mogę jeszcze pociągnąć ten temat dosłownie przez sekundę? Pan się boi starości? Bo pan jest w bardzo dobrej formie cały czas. Pan ciągle jest aktywny. Pan się boi starości? Takiej starości, takiej starości, gdzie już pan nie będzie tak aktywny. Ja nie wiem, czy na pewno nie ma ludzi, którzy się tego nie boją. Oczywiście, znaczy może nie. Ludzie, którzy wierzą, jak ja mówię, w ogóle wiara jako wiara, prawda? To jest między innymi po to, żeby się mniej bać tego przejścia z jednego stanu w drugi. Mhm. Aczkolwiek ostatnio, teraz gdzieś tam rzuciłem okiem, jest jakaś nowa teoria, że my po prostu przechodzimy w inny wymiar czasowy. Że tu żyjemy bardzo króciutko i niewiele, ale jak już ten stan duchowy i taki wyższego rzędu, jak tu z tego ciała wychodzi, to żyje w jakimś innym układzie, powiedziałbym, tak, czasowym. A myśli pan, że w tym innym układzie czasowym to my lejemy Niemców co roku? Bo tym razem udało nam się tylko raz. No, przechodzimy do meritum sprawy. Ja uważam, że udało nam się i zasłużyliśmy na to. Aczkolwiek oczywiście można powiedzieć o pierwszej połowie, że czuwały nad nami
jakieś moce. Mhm. Ale jak patrzę na Manchester United, dwa mecze przed, czy trzy przed tymi ostatnimi, to też te mecze, które powygrywa, to też nad nimi trzeba była jakaś opatrzność. Pewnie Ferguson coś tam potrafił zaskarbić jakieś specjalne wdzięczność u nie wiem, u tych, którzy no, przecież nie mogliby wygrać. Mhm. I nie powinni wygrać, a wygrali. Co się panu nie podobało w tym meczu? No, w tych meczach kilku. No, jest cały czas Van Gaal postara się wprowadzić nowy sposób gry, ale mhm. trzeba powiedzieć, że bez zaangażowania takiego full, mhm. czyli pójścia na całość najpierw, to rzeczywiście Manchester nie może i nie ma pozytywu, żeby wygrywać. Wprawdzie pytałem o mecz Polska-Niemcy, co się panu nie podobało, pan o Manchesterze, ale... A, dobrze, nie, co mi się nie podobało. Ja uważam... Tak, bo my się wszyscy zachwycamy nad tym meczem, natomiast jedną rzecz trzeba... Nie, nad wynikiem się zachwycamy, zaraz, to są dwie rzeczy. No, wie pan, pan patrzy na to analitycznie, dlatego pana pytam, ale widziałem gazety, widziałem portale, no nie, ale... które mówią, jesteśmy gotowi do zwycięstwa. I to jest właśnie to, co, na czym mamy się wzorować? To może nie, bo uważam, mhm. że to nie jest obiektywny obraz i nie może być obiektywny, bo jest zawsze subiektywny. Z jakich względów? A już nie będziemy analizowali z jakich. Natomiast na pewno i Adaś Nawałka zdaje sobie sprawę i zawodnicy, że wszystko nie było tak fajnie mhm. do przerwy. Szczególnie przecież po stałych fragmentach gry naszych ofensywnych ze dwa razy Niemcy nas złapali tak, że no nie wiem jak to się stało, że oni nie strzeli bramki. Ja wiem jak to się stało, że mogę domniemać, a to za chwilę powiemy. Natomiast i również ten pressing, który niby był stosowany, to jednak odległości między liniami były za duże, żeby on był skuteczny. Albo mhm. był za wcześniej robiony, a wróciliśmy do korzeni. Wróciliśmy do czego? Od połówki pressing, jak trzeba czasami... I kontra. I to zawsze graliśmy i to jest w naszym charakterze. I to wystarcza, poziom techniczny wystarcza na to, żeby to skutecznie bronić. Bo trzeba powiedzieć, że populacje decydują o pewnym Wunderteamach. W jednej drużynie klubowej, w jednej drużynie narodowej. I jak one odchodzą, czy też tracą tą wartość najlepszej formy, to kończy się cały system. Passing game właściwie już nie istnieje, prawda? Mistrzostwa świata przyklepały to. Nie ma. Nie ma. W związku z tym uważam, że w tej chwili gra się direct play. Oczywiście są momenty, kiedy zmuszone są drużyny, kiedy jest wynik i autobus, jak to mówi Mourinho, stawiają na 16 zespoły, tak jak Sunderland postawił i nie mógł wygrać. Wspaniale go załatwili. Bo po prostu nie ma potencjału do tego, żeby zbudować ten passing game, atak pozycyjny w taki sposób, jak to kiedyś w najlepszych czasach robiła Barcelona za Guardiolą. Rozmawiałem z Grzegorzem Lato ostatnio przez telefon, dosyć długo, bo zwykle nasze rozmowy trwały 30 sekund, a ostatnio porozmawialiśmy ładnych kilka minut. A kto płacił? Ja płaciłem. I Grzegorz Lato mówi, mecz z Irlandią może być meczem kluczowym, ale wcale nie jest pewien tego, że Polacy to spotkanie wygrają albo nawet łatwo zremisują. Mówi, to będzie bardzo ciężki mecz. Pan się zgadza? Pan prezes Lato... Widzę, że pan się nie zgadza. Nie, pan prezes Lato mówi truizmy. No dobra, no to oczywiście, że wiemy, że będzie ciężki, że to, że tamto. Każdy mecz jest ciężki. A ten szczególnie, bo gramy z brytyjskim zespołem, do którego trzeba przyjąć, tak jak ze szkockim, ze Szkocją, przykładem tego Szkocja. Jak nie przyjęliśmy pierwsze połowie ich sposobu gry, to znaczy poszliśmy fizyczny futbol, to dostaliśmy, jak to się mówi, po głowie. Dopiero jak przyjęliśmy to, to wtedy wychodzi ta różnica wartości każdego drużyny i zawodników. I wtedy się wygrywa, albo się przegrywa. Proste. Okej. Okay. Pana przekonuje ten styl gry, który prezentuje teraz reprezentacja Polski? Pan widzi pomysł na grę tej drużynie Nawałki? Oczywiście, on sobie zdobył zaufanie. Po pierwsze, to nie jest łatwe. Gra z chłopakami, znaczy, przepraszam, bo ktoś mi zwrócił uwagę, chłopacy, tak my mówimy w języku. Ale pan może tak mówić, pan ma pozwolenie. Ale powiedzmy, z zawodnikami najwyższej klasy i świetnie opłacanymi. I jeszcze mających trenerów poziomu światowego. Więc oni mają porównanie.
I teraz trzeba do nich dotrzeć. No, trzeba było jakoś znaleźć ten wspólny mianownik, stworzyć tę drużynę, drużynę narodową. Bo musiała powstać taka drużyna, która ma cel i która ma środki. I jeszcze przede wszystkim to musi mieć nauczyciela, trenera z koncepcją, która trafi i która będzie da wyniki. I to się udało. I tu widać, drużyna mu zaufała. Drużyna mu zaufała. Oczywiście mogę jeszcze kamyczek wrzucić taki mały do tego, że akurat ten mecz tak się ułożył z Niemcami. Po pierwsze, przebudowie Niemc z takich czy innych względów. Kontuzje. Kontuzje. No i druga sprawa, że ten mecz to zawsze podnosi kasę. Jak się pogra z taką drużyną, z mistrzem świata, to czyli był tu również i motyw taki, który mógł i pewnie dotarł do zawodników, że warto w ten mecz dać wszystko. O, i to, ale już ten wynik to jest taka podstawa dla trenera. On ma już argumenty, które zawsze może przywołać, budując czy odprawę, robiąc na inne mecze i powiedzieć, chłopaki, wiecie, o to tak było, to było. To jest, już jest coś, tworzywo, którego można skorzystać, budując nastawienie psychiczne i psychologię i strategię na innego przeciwnika. To jest bardzo istotne, bo do tej pory takich argumentów trener nie miał. Czyli to był mecz na przełamanie, czy można absolutnie tak powiedzieć? Tak było w historii. Ja przypomnę Wembley, aczkolwiek mogę powiedzieć, bo my wygraliśmy, znaczy tak mogę powiedzieć, bo pan Kazimierz Górski i ja wygraliśmy złoty medal olimpijski, oczywiście jako trenerzy, ale to było jak gdyby model, ja wzorowałem się, bo mogę powiedzieć, że byłem współtwórcą tej koncepcji, wzorowałem się na Sebesie i na reprezentacji Węgier, 52 rok, stara to sprawa, no ale to jeszcze było to aktualne, że to była drużyna, która zdobyła złoty medal olimpijski i od tego zaczęła się wielki wunderteam węgierski. Oczywiście ten model był powtarzany również przez Łobanowskiego ze Związkiem Radzieckim, to znaczy, że w jednym klubie Honved to zabrano wszystkich najlepszych zawodników i reprezentacja Węgier była jako klub Honved, prawda? Taki model był. I ten model zdał egzamin. My takiego, tej akurat możliwości nie mieliśmy, ale udało nam się zdobyć złoty medal olimpijski i to była ta podstawa do dalszej perspektywy i rozwoju. Oczywiście przede wszystkim mieliśmy wyż demograficzny. 11 milionów młodych ludzi, szkoły wtedy były na trzy zmiany, znaczy tego pokolenia. To pokolenie właśnie przyniosło wiele talentów, olbrzymią ilość, 11 milionów. No ale później w historii się zapisało rozwalając komunizm. To właśnie mniej więcej ci wyuczeni ludzie no, nie mieścili się w systemie. A co panu się nie podobało? No bo reprezentacja to jest absolutnie in plus w 2014 roku. A piłka klubowa? Tutaj mamy ciągły problem. Mówi się, że Legia zaczyna grać fajną, ładną piłkę pod okiem Berga. Widzieliśmy to także, chociażby w dwóch meczu z Celticiem. Możemy bardzo żałować tego, co się wydarzyło, tej historii z Bereszyńskim. A co pan sądzi o kibicach, o tym ciągłym problemie, z którym sobie nie możemy poradzić, a który kosztuje pieniądze. Wyliczono 10,5 miliona już podobno. Problem kibiców w Legii nie zaczął się od teraz, a troszkę historię znam, ponieważ byłem prezesem CWKS-u, wiceprezesem, znaczy członkiem zarządu, wiceprezesem i ratowaliśmy, oczywiście nie udało mi się to, ratowaliśmy CWKS Legii. Inne sekcje, bo piłka nożna była wydzielona od razu. I oczywiście zaczęło się bardzo źle, bo do ITI, wtedy, która kupiła zespół, władze, które decydowały o tym, od razu nie znały problemu tego. Nie potrafiły i od razu wpadły w konflikt z kibicami, który do dzisiaj się tli. To nie jest tak, że to się zaczęło od tego, że jakiś ten kufel był jako godło, prawda, i długi czas trzeba było, żeby wrócić do tego godła albo Elki, z którą ja też grałem, albo CWKS-u Legii, którą też grałem. W związku z tym to jest dalszy ciąg, aczkolwiek jak gdyby bardzo trudno już teraz, później trzeba było ująć i jak gdyby nadać temu właściwy tor. Zawsze są grupy, które rozgrywają tych ludzi, kibiców. I chcę powiedzieć, że w historii, znaczy w ogóle w piłce nożnej, to jest na tyle masowy sport, że
jest tam jeszcze można, że nie ingeruje i nie zabraniają tego, no teraz tam te marsze i tak dalej, ale tu jest coś, co każdy może to wykorzystać i wykorzystują. A to polityczni, polityka wykorzystuje, przygotowując swoje kadry tam, prawda, te takie od siłowych później działań i tak dalej. To proszę, i to nie jest tylko tu, to wszędzie tak jest. Albo właściciele klubu, którzy, prawda, mogą mieć w przyszłości problemy, to na ulicę wyjdzie 15 tysięcy ludzi i będą ich bronili. Tak było w Grecji, gdzie byłem ja, prawda? Także jest tutaj interes, który warto mieć nad tym pieczę, prawda? I to jest problem nie tylko Legii kibiców, to jest problem w ogóle organizacji i tak dalej, i tak dalej. No, nie będę wspominał o historycznych wydarzeniach 15-lecia poza europejskimi rozgrywkami angielskich kibiców, prawda? I Hazel. Także jest to cały czas problem, ale jeszcze coś, myślę, kibic piłkarski po prostu przestał być tym, to był sport dla mas. Gdzie bilet kosztował wystarczająco mało, żeby można było na ten mecz pójść. A teraz proszę mi powiedzieć, kogo stać, żeby pojechać na mecz, na przykład Legii do Lokeren. Albo powiedzmy w rozgrywkach ligowych, czy wyżej. Po prostu, i tu jest następna manipulacja, może być, że ktoś, instytucje wykupują bilety, prawda, dla swoich pracowników. Białe kołnierzyki, bo stadiony coraz drożej kosztują, to i ten bilet musi zdrożeć. Czyli skończyło się to takie, powiedzmy, plebsowskie, że tak powiem, wydarzenie, którym był mecz piłkarski. Stało się teatrem, operą, że tak powiem, na wolnym powietrzu, nie zawsze na wolnym, bo już teraz i dachy zamykają. Ale to nie białe kołnierzyki robią za dymy, prawda? Ale kochany, ktoś to wykorzystuje. Jest to pole do zagospodarowania. Z różnych elementów, które składa się nasze życie. Biznesmenów, sponsorów, aczkolwiek oni się bronią przed tym, mówią, że nie, my chcemy, żeby było fajnie, żeby było przyjemnie, żeby można było wypić to łyskacza, tylko na łyskacza nie stać tych właśnie, co robią za dymy. I tu jest cały problem. Także, a co by pan doradzał prezesowi Leśniodorskiemu? Ale ja nie jestem od doradzania. Ja nie jestem od doradzania. Jak pan prezes Leśniodorski chce, żebym ja mu doradzał, to oczywiście chętnie to zrobię, ale to nie w taki sposób. To jest, wiedza moja jest wystarczająco duża, żeby pomóc w wielu problemach i stać mnie na to, żeby to robić, ale to musi być również obopólna zgoda. Rozumiem, wierzę głęboko, że ma wystarczająco bardzo dobrych współpracowników i ludzi, którzy mu doradzają, i sam jest człowiekiem, który jakby nie było, też się począł na tej żylecie, czyli te problemy są mu znane. Krytykują go za to, że może za miękki jest. Nie jest to takie łatwe, bo jest, mówię, straciło się kontrolę nad tym. I to już jest, i to funkcjonuje poza sferą i tym zarządem, jak gdyby właścicielami klubu. Tylko to funkcjonuje na różnych płaszczyznach i to nie jest, to jest zjawisko społeczne, to jest zjawisko w ogóle, które się znalazło przy piłce jako element, no, nie zawsze chwalebny. Okej, okay, Legia... Za długi wywód, ale myślę, że logiczny. Logiczny i dosyć ważny, tak sądzę. Bo to jest ważny element piłkarskiego show. No nie ma klubu bez kibiców, nie może być. Tylko ktoś, niestety czasami są mecze bez kibiców. A to jest co innego, no to jest kara. To jest, to wiedzą, jak ukarać klub. Ale natomiast nie istnieje, bo tak na początku wydawało się właścicielom ITI, że oni mają pieniądze, oni są właścicielami i oni mogą zrobić co chcą. No to zostali sami. To prawda. Legia, bo jesteśmy przy tym temacie, będzie grała z Ajaxem, to będzie dwumecz. Jak pan sądzi, czy to będzie mecz, w którym Legia może poszukać swojej szansy, czy tak zdrowym okiem, okiem eksperta, raczej szans nie mamy? Chociaż Ajax wiemy, że nie jest dzisiaj w jakiejś fantastycznej formie. No to teraz Malika mamy, tak? Mamy. Także też będzie musiał grać dla klubu.
On mówi, że jeszcze wróci do Warszawy na finał Ligi Europy, ale już prezes Leśnodorski napisał na Twitterze, że przyjedziesz, ale tylko raz. Ja chcę powiedzieć, że o tym mówiłem, ale pozwoli pan, że wspomnę, bo to jest ważne. Trener Berg dostał tę robotę, dlatego że przedstawił koncepcję, strategię, która rzeczywiście do tej pory żadnemu się trenerowi nie przyśniła. I nie potrafili sobie z tym problemem poradzić, a takie oczekiwania mieli właściciele, czyli żeby promować i akademię, i kupować młodych zawodników, szkolić ich w swojej akademii i później również zdobywać, znaczy to, co daje pieniądze, to znaczy Liga Europejska i Champions League. I to on rzeczywiście zrealizował. I tu nic, zaczęli go krytykować. Ja mówię, nie chcę jakiejś dyskusji prowadzić, dialogu z tymi ludźmi. No pospiesznie, no ludzie, no ja myślę, że chodzi znowu, może z głodu to robią też, no nie wiem. W każdym razie trzeba mieć wiedzę i trzeba mieć dystans do pewnych spraw i znać się na tym. On przyszedł, taką miał koncepcję i dlatego zdobył dany mu trenerkę Legii. To nie jest tak, że on przyszedł tu gdzieś z zagranicy, bo gdzieś był w Anglii, grał w piłkę, akurat Norwegię zna, bo byłem trenerem w Norwegii też, także chcę powiedzieć, że to nie jest tak. Natomiast zaproponował pewną koncepcję, pewną strategię i wychodzi to. I Liga Polska jest na tyle słaba, że może grać młodymi i nawet przegrywać, a jak trzeba, no jak już musi wygrać, to wtedy stawia tych rzeczywiście tą jedenastkę podstawową. No i teraz już i daje szansę właścicielom do tego, żeby budżet podreperowali, sprzedając najlepszych zawodników. Duda jest teraz na cenzurowanym, prawda? Jak to osłabi drużynę? No na pewno może osłabić. No trzeba poszukać, wychować następnego takiego Dudę, znaleźć go albo nie, no to wtedy będzie trzeba go dokupić. Tylko można zrobić tak, jak zrobiły Basel, zaimponowała mi ta Basel. O Jezus, co to za drużyna jest, dajcie spokój. Za psi pieniądz takich zawodników nazbierali, wieża Babel, jak oni grają. Sztycha nie dali Realowi. Jak 1-0 Real wygrał przypadkowo. 16 sytuacji miał Basel. Ale ktoś miał kiedyś pomysł na tę drużynę, wie pan, to na tym polega. I reprezentację Szwajcarii. No ja oczywiście, ma pan rację. Mówię, tylko kupić, jak w Egipcie zaczął się kocioł, to od razu pojechali i dwóch Egipcjan kupili. Czyli mówię, ale Szwajcarzy zawsze byli najlepszymi handlowcami i bankierami na świecie, rządzą tymi pieniędzmi. Ale wracając do Legii, i w związku z tym to mu wyszło i absolutnie od początku, ja to w moich komentarzach na Polsacie napisałem, bo tam zaczęli już wyrzucić ten jeden, zaraz. Tu chodzi o, ma koncepcję, nie wyszła mu, ale poprawi to, bo Liga Polska jest cieniutka, bardzo, bardzo cieniusieńka, można z nimi grać jak się chce i w co się chce, w zielone nawet. To prawda. Jaka była pańska pierwsza reakcja? Legia gra z powodzeniem na razie w Lidze Europy, aczkolwiek mogła grać w Lidze Mistrzów zamiast w Lidze Europy. Jaka była pańska pierwsza reakcja po tym, jak się okazało, że Legia zostaje zdyskwalifikowana, że Celtic przechodzi dalej, mimo że przecież Legia była dużo lepsza od Celticu? Co pan sobie pomyślał o profesjonalizmie tego klubu? No wie pan, ja jestem legionista, więc ja patrzę przez różowe okulary na wszystko, i co dotyczy Legii i piłki w ogóle, ale Legii w szczególności. Bo jej oddałem najlepsze moje lata, ponad 300 meczy rozegrałem i te wszystkie inne notowania, to jest, powiedziałem o co potłuc. 300, jeszcze dałem zdjęcie z proporczykiem, jak ktoś w Trzaskowskim mnie wręcza 300 mecz, a jeszcze grałem rok po tym, po tym, czyli 330 na pewno zagrałem, prawda? Ale to nie odchodzi, dlaczego stąd moja, może nie będę obiektywny, ale oczywiście na pewno kompromitacja, że właśnie tak wielkie zamierzenie, za tak wielkie pieniądze przepadło o tak głupią sprawę. Ja myślę, że tylko jedna rzecz jest w tym, że właściciele Legii nie są na tyle bogaci, żeby się musieli uczyć na błędach takich. Ja myślę, że ich na to nie stać. W związku z tym ten błąd rzeczywiście może nie spowodował katastrofy, a mógł spowodować katastrofę. Myślę, że on będzie teraz na pewno, będą bardzo wrażliwi i będą na pewno już takiego drugiego błędu nie tylko nie popełnić, nie mogą go popełnić.
I wierzę w to głęboko, że to wszystko będzie jak trzeba. Ale to proszę pamiętać, że to Legia działała jednak w takim zaścianku polskim. I ta wiedza tych wszystkich ludzi, którzy tam byli, wystarczała na... Polska się panu nie podoba, panie trenerze? Nie, piłka nożna polska mi się nie podoba. Nie, takich, że... Nie, proszę nie... Prowokuje pana. Tak, ale proszę nie używać, bo to jest... Tu pan trafia serduszko. W serduszko. Tego nie można mówić. Natomiast polska piłka mi się nie podoba, aczkolwiek jeśli chodzi o Ligę Polską. O Ligę Polską, bo ona jest przaśna. No, no jest, spacierzowa mocno. Tak, natomiast trzeba powiedzieć, że rodzi się nowe pokolenie piłkarzy, już dobrze wyszkolonych, nie tylko, może w Polsce mniej, albo prawie nic, natomiast oczywiście w innych, globalizacja, czyli w innych klubach i dobrze było, żeby oni się opowiadali za tym, żeby grać w reprezentacji Polski. I myślę, że to, tak oni to robią, bo to nie jest mała grupa. No proszę nie pamiętać o tym, że w tej chwili szkolenie zaczyna się od 6 roku życia i 18-letni piłkarz to nie jest jakiś piłkarz młody. Nie, on... To już jest, albo on się nadaje... W poważnych ligach już ma ugruntowaną pozycję w pierwszym składzie. Jak ma, jak nie, to idzie do piachu. Tak, po prostu to już musi być określenie, że on jest warto... Znaczy to jest pełnoprawny profesjonalista, który jest przygotowany do... Tak myślą Niemcy, tak myślą Belgowie i to działa. I to działa. No nie, ja myślę, że wszyscy tak myślą. To tylko nie jest tak, że się udaje. Nie każdemu, nie każdy jeszcze, że tak powiem, mnie znaczy zaskakuje jedna rzecz, że Skandynawia tak mało tych piłkarzy dostarcza. Zawsze, to prawda, zawsze dostarczała sporo tych piłkarzy. No ale za to Islandia. I to Islandia bez eksportu. Bez importu. Bez importu, bez importu sami Islandczycy grają. I ja widziałem z Turkami i grali fantastycznie. I technicznie zupełnie na wysokim poziomie. No, ten Sigurdsson to jest naprawdę, że go Tottenham puścił do tej Swansea. Może dwa słowa o wyborze. Uważam, że to jest najlepszy wybór, jaki mógł być z trenerów polskich, ale nie tylko, i zagranicznych. Bo zagraniczny zawsze się musi uczyć. Nie mam tam. To nic, że on tam obejrzy mecze na tym, ale nie zna codzienności całej organizacji, tego wszystkiego, jak to funkcjonuje. I on się musi tego uczyć, no jakby nie było, żeby nie wiem, jakiego Cicerona miał przy sobie. I w związku z tym to jest czas, a tu czasu nie ma. Nie ma czasu. I oczywiście i Adam Nawalko popełnił błędy, bo chciał wszystkim prawda, dać, że wszystko jest czasy. Zaczął powoływać, żeby nam pokazać, że zna Ligę Polską, zaczął powoływać takich zawodników, którzy ja wiem, nigdy chyba w reprezentacji nie zagrają i trochę zmarnował czasu, no ale ważne jest to, żeby swoje błędy dostrzegać i słuchać przyjaciół. Postawił na Milę. Myślę, że nie każdy trener byłby na tyle odważny. Mila, który ostatni mecz w podstawowym składzie rozegrał w 2005 roku w reprezentacji. I ten Mila strzela bramkę. A ja panu coś powiem, czy zawodnicy z talentem, ten talent tracą? Nie, oni już fizycznie po prostu i motywacyjnie gdzieś im to przechodzi. Prawda? Znaczy, ale jak się po prostu przygotują właściwie. Chcę powiedzieć, że Kazimierza Górskiego po 76 roku po Montrealu, jak poszperacie prasę, co z niego zrobili i jaką ogromną krytykę, z jaką powiedzmy z niesmakiem odchodził, krytykowany za wszystko, że w ogóle nie ma reprezentacji Polski i tak dalej, nic nie było, że się zestarzeli, że oni już nie chcą piłkę grać, że nie ma. A ja poszedłem, wziąłem to i stworzyłem z tego reprezentację. Stworzyłem z tego reprezentację właśnie tych staruchów, bo ja wierzę głęboko, jeżeli będzie miał motywację, to on nigdy nie zapomni swojego poziomu, tego talentu, który miał. Tylko mu brakuje tu, to znaczy tego nastawienia psychicznego, czyli że jeszcze powalczę, już się tu zaczyna się starzeć i później oczywiście i ciało się starzeje. A ten Mila miał coś widocznie do zrobienia jeszcze. Nie dokonał tego wszystkiego i to Nawałka zrozumiał i wykorzystał to. To jest bardzo mądra rzecz. Ja też mogę powiedzieć, że na Dejnę postawiłem wtedy, prawda, kiedy wszyscy już go spisali na straty, kiedy cały Śląsk gwizdał na niego, jakśmy tam grali, prawda, po meczu z Portugalią.
i w ogóle uznano, że w ogóle się nie nadaje do piłki nożnej i tak dalej. A potem okazało się, że jednak to jest, talent pozostał. Tylko trzeba było znaleźć drogę do niego, do jego głowy. Okej. Okay. Czy to był dla pana dobry rok? Tak. Tak. Tak, bardzo dobry. No, przede wszystkim dlatego, że Polska wygrała z Niemcami. I pomimo, że byłem uczestnikiem, że zremisowałem z tymi Niemcami na meczu otwarcia w 1978 roku, mimo, że byłem uczestnikiem Wembley, uczestnikiem, współtwórcą tego wyniku razem z Kazimierzem Górskim, jak również meczu złotego medalu olimpijskiego i tak dalej, ale już mnie też się znudziło. Całe przywracanie tego wszystkiego i gadanie, to już tyle pokoleń było i wstyd za te pokolenia. Dlaczego nic nie zrobili? Dlaczego polska piłka nożna przeżywała tyle lat takich siermiężnych? I to jest wina tych pokoleń. Co oni zrobili? Co oni zrobili? A pokolenia podobno bardzo zdolne. Ale winni nie oni są, nauczyciele, czyli myśl techniczna, którą zniszczono. Zniszczono absolutnie, przepisując książki, tłumacząc z innych języków i na tym bazowano i tworzono trenerów polskich, którzy mieli później szkolić i szukać talentów i szlifować te talenty. Nieszczęście, na szczęście jest już szkoła w Białej Podlasce i uważam, że zaspokaja profesjonalną część trenerską. Natomiast jeszcze jeden element musi być zrobiony, że MEN, czyli Ministerstwo Edukacji Narodowej, musi przejąć szkolenie i przygotowanie programów dla orlików i przenieść to wszystko do szkolnictwa. Tak. Jakie ma pan plany na 2015? Prywatne plany. Prywatne plany, być zdrowym. No to cały czas zdrówko dopisuje. Jak tak, żeby wszystkie również zmysły działały. Żeby człowiek widział, słuchał, czuł, smakował i jeszcze miał dotyk. Czyli to wszystkie sprawy. Oczywiście, żebym był wśród najbliższych, żeby im się dobrze wiodło i żeby byli przy mnie ja z nimi i przyjaciół, których pozdrawiam serdecznie i wszystkich moich ludzi i oponentów, którym już przebaczyłem, ale nie zapominam. Tego panu życzymy, szczęśliwego nowego roku, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, które już za parę dni, bo puścimy to przecież na święta. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego i wam, panu osobiście i pańskiemu programowi i w ogóle całej stacji telewizyjnej, żeby się wszystko dobrze kręciło i żebyście zarabiali, a jak zarabiacie, to będziecie pogodni. To prawda. Kasa się póki co zgadza. To zawsze dla mnie wielki zaszczyt. Dziękuję bardzo. Trener Jacek Gmoch był moim państwa gościem. Do widzenia.